Cześć, z tej strony Smart Tester. Dzisiaj zapraszam Was na krótki unboxing smartfona Vico Fever 4G. Zanim zajmiemy się jednak samą zawartością opakowania, zobaczmy, jakimi podzespołami dysponuje ten smartfon. Jak widzicie, telefon dysponuje ekranem o przekątnej 5,2 cala o rozdzielczości Full HD. Obsługuje on najnowszą sieć 4G LTE, a całym telefonem zawiaduje 8-rdzeniowy procesor o taktowaniu 1,3 GHz. Został on stworzony na podstawie obsługujących 64-bitową architekturę rdzeni A53. Do pomocy oddano mu 3 GB RAM-u, a dla użytkownika aż 16 GB pamięci. Całość działa pod kontrolą Androida 5.1 Lollipop. Za robienie zdjęć odpowiada aparat o rozdzielczości aż 13 megapikseli. Jest on wspomagany diodą doświetlającą LED. Z przodu zaś znajduje się 5-megapikselowa szerokokątna kamerka, którą również wspomaga dioda LED. Vico Fever jest pierwszym telefonem dostępnym na polskim rynku, który oferuje możliwość robienia zdjęć przednią kamerką razem z lampą błyskową. Wasze selfie nigdy nie wyglądały lepiej. Telefon obsługuje dwie karty SIM w formacie microSIM, a pamięć użytkownika możemy rozszerzyć aż o 64 GB za pomocą karty microSD. Całą specyfikację mamy już za sobą. Bierzmy się więc za rozpakowanie urządzenia. Uwaga! Tradycyjnie już dla Vico pierwszą rzeczą, jaką widzimy w opakowaniu, jest sam telefon. Nim jednak zajmiemy się na końcu. Pod fałszywym dnem, na którym znajdował się telefon, znajdziemy słuchawki, co warto odnotować. W przypadku białej wersji kolorystycznej są to białe słuchawki, zaś w przypadku czarnej, czarne, tak jak mogliście to zobaczyć ostatnio, w przypadku unboxingu Vico Rainbow Jam 4G. Również i tutaj słuchawki są dokanałowe, co naprawdę trzeba bardzo pochwalić. Kolejnym dodatkiem są adaptery na karty SIM, które jednak niestety w przypadku tego telefonu mają ograniczoną użyteczność. Tak samo zresztą jak w przypadku Vico Rainbow Jam 4G. W tej przegródce znajdziemy również obszerną instrukcję obsługi w wielu językach oraz samą kartę gwarancyjną dołączoną do zestawu. W bocznej przegródce znajduje się zaś ładowarka oraz kabel USB, microUSB 2.0. Niestety, dołączono 1-amperową ładowarkę. Co jednak trzeba pochwalić, wszystkie akcesoria dla białego telefonu są również w białym kolorze. Co tyczy się zaś samego smartfona, dotarł on do mnie w wersji białej. W sklepach można zakupić również wersję całą czarną, ale także czarną ze złotą ramką. Tak samo jak w przypadku wersji białej, która również ma złotą ramkę. Na przodzie urządzenia znajduje się szkło hartowane Gorilla Glass 3. generacji. Od lewej logo producenta, 5-megapikselowa szerokokątna kamerka, głośnik do rozmów telefonicznych, czujnik zbliżeniowy oraz czujnik światła i coś naprawdę bardzo rzadko spotykanego, przednia lampa błyskowa. Pod ekranem niestety nie znajdziemy żadnych przycisków funkcyjnych. Najprawdopodobniej wyświetlać się one będą na ekranie. Lewy bok tradycyjnie jest wolny od jakichkolwiek przycisków. Na dole zaś znajduje się wejście microUSB 2.0 oraz mikrofon do rozmów telefonicznych. Na prawym boku w lekkim wcięciu znajdziemy przycisk blokady włączania-wyłączania telefonu oraz przycisk odpowiadający za zmianę głośności. Na górze urządzenia znajduje się złącze 3,5 mm jack. Z tyłu telefonu w prawym górnym rogu znajduje się kamera o rozdzielczości 13 megapikseli oraz dioda LED. Na dole urządzenia znajdziemy też głośnik oraz niewielki wypustek w obudowie, który będzie zapobiegał wytłumieniu go po położeniu na płaskiej powierzchni. Faktura tylnej klapki całkiem udanie imituje skórę. Bardzo przypomina mi to mojego prywatnego Note 4. Nic nie stoi na przeszkodzie również, aby zdjąć tylną klapkę baterii. Pod spodem znajduje się niestety niewymienna bateria, slot na kartę SIM 1 oraz na kartę SIM 2 oraz slot na kartę microSD. Nie wspomniałem Wam do tej pory jednak
o cesze tego telefonu, który wyróżnia go najbardziej na tle konkurencji. Jest nią nieco innego, a to, że telefon świeci w ciemności. Fever 4G dysponuje fluorescencyjną ramką, dzięki której będziecie mogli już bez problemu zawsze znaleźć w pociemku swój telefon. Vico Fever 4G posiada również wiele innych ciekawych cech. Dlatego też postanowiłem, że w przypadku tego urządzenia zrobi jeden odcinek więcej. Będzie to, co warto wiedzieć o Vico Fever 4G. Już niebawem. Tradycyjnie na moim kanale ukażą się również, jak Vico Fever radzi sobie w grach, przykładowe nagranie wideo, a także na sam koniec pełna wideorecenzja tego urządzenia. Aby nie przegapić żadnego z nich, zasubskrybujcie mój kanał. Jeżeli ten film Wam się podobał, nie zapomnijcie zostawić pod nim łapki w górę i wyrazić tego w komentarzu. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!